czas jesienny, klasycznie jak zaczynamy rok szkolny, połowa 1 września jest taką tradycją na szkole, że zaczynamy realizować formy przestrzenne, kwiaty, które pojawią się następnie 1 listopada i jak to bywa co roku przeznaczamy te kwiaty na cmentarz, na Pęksowy Brzyzek oraz na Nowotarską, na Nowy, i one są jakby hołdem czy darem od profesorów naszej szkoły oraz młodzieży, która przychodzi z każdym rokiem, bo to jest pierwsza liceum C, a przez to, że zachowujemy tą pamięć w naszych jakby głowach i nie tylko, i w sercach, pracujemy z młodzieżą na zasadzie budowania wieloelementowych kompozycji. W tym przypadku, tak jak wcześniej wspomniałem, kwiaty, które zaistnieją 1 listopada. Jest to fajne wyzwanie, bo używamy różnych rodzajów drewna, od jesionu, po brzoz, po czarny dąb, poprzez modrzew, żeby łączyć kolorystycznie oraz poprzez formę budować kwiaty, które chciałbym, żeby były inne, a przede wszystkim miały pewien wyraz oraz wartość. I tym razem nie będziemy kleić, nie będziemy zbijać gwoździami, tylko będzie to łączone za pomocą kołków. A kołki również będą elementem ozdobnym i dodatkowym elementem, który będzie budował całą kompozycję kwiatów. Pamiętaj, żeby tyle wchodziło. Nie więcej. No i teraz sobie przytnij, które... No właśnie, krótsze.